rzekłbym, kupę lat. No, troszkę mnie nie było. Różne rzeczy wpłynęły na to. Raz pojechałem na pstrągi i wyprawa się tak skończyła, że ostatecznie samochód zakopałem. Udało się jakoś wyjechać. Podziękowanie dla panów, którzy niedaleko mieli małą kopalkę-spycharkę i po prostu mnie wyciągnęli. Inaczej to jakaś laweta czy coś, bo inaczej bym na pewno nie wyjechał stamtąd. No, ciekawa to była przygoda. Innym razem miałem fajnego właśnie woblerka, byłem na pstrągach, nic nie brało, właśnie jego odkryłem. Prawie co któryś rzut był zaraz pstrążek nieduży, ale się zerwał i tyle było. Mówię, dobra, nie będę pokazywał takich tych małych pstrągów, były jeszcze jakieś tam klenie. Ogólnie no, działo się coś, ale nie to, co chciałbym wam pokazywać. A dzisiaj łowię na lekko. Zaczynałem właśnie od takich malutkich przynęt. I na tą miałem największego jazia. Na tą miałem mniejszego. A na takiego woblerka najmniejszego jazia. A ile te jazie miały, to zobaczycie w filmie. Udało się złowić również sporo płotek, jakieś okonie. Był mały klenik, co też cieszy. I naprawdę super zabawa, takie właśnie delikatne łowienie kijaszek. No, rewelacja się mi sprawdza. Mogły być troszkę lżejsze do tych gumowych przynęt, ale z drugiej strony zobaczycie, jakie ryby miałem na wędce. To jednak miał co robić, fajnie je trzymał i sprawdził się ten Bluebeard. To jest do 7 gram ciężar wyrzutowy. Myślę jeszcze o takim kijaszku do 3 gram, właśnie Bluebearda albo z Mikado. Tam właśnie też jeden jest taki fajny kijaszek, ale nie brałbym tego takiego najdelikatniejszego do 2,5 grama, tylko chyba tam do 4 też. Nie pamiętam, jakoś Sensitive czy coś tam, jakoś on tam się nazywa. To przepraszam, to jego może ewentualnie bym też wybrał, zobaczymy. A co udało się złowić, zobaczycie w dalszej części filmu. Troszkę wieje. Jest to koniasto, jakie delikatne branko. Aj ty, aj ty. Robię chyba coś. Ale chodź. Chodź. Chodźisko. Zaraz mi zwiejesz. Patrzcie. Ja myślałem, że one się będą jeszcze trzeć. O, już chcę do wody. A one już po raczej. Agresywnie uderzyła. Nie wiem, czy się dobrze nagrało.
Jaziu. Jeszcze chyba większy niż miałem wcześniej. Ale bydlak. Ale bydlak, gdzie to kolega, to ja. To ja zmierzę. O pani. O pani. Ulala. Ulala. Patrzcie, jaki byczek. O, ciekawe, czy będzie pod 50. Zaraz zobaczymy. To zaraz oficjalnie zobaczymy, jak duża będzie to rybcia. Fajnie jakby miała 50, ale stawiam takie 45 może. Teraz się okaże. Piękna ryba. No. Aj. Zobaczcie. Równe 50 centymetrów. Ale byczek. Piękny, piękny. Widać, że wytarte. Piękna rybcia. Jeszcze się tak pokaż. Cudo. O! O! Już nie przedłużamy. Niech zmyka. Dojdzie do siebie. Już widzę, że super. Ale powiem wam, że kijaszek naprawdę pięknie trzymał tą rybę. Nie, hamulec nie jest jakoś strasznie mocno ustawiony. Na pstrągach miałem tak ustawione i potrafiły mi takie 35 wyciągać. A tu jednak on jaś inaczej walczy. Nie chciałem też go za szybko podciągać. Piękna, silna ryba, naprawdę. Mamy. O, koniaska. Ja bym wolał już płoteczkę. No, tamta płotka też była. Też była. Fajniusia, milusia. Robimy tak. Nie, yeah. A już zaczęłem je wyczuwać. I jest płociunia kolejna piękna. No. Opa. Ale wy to potraficie. Nie wiem, czwarta?
ciunia na tatę podhaczona, ale uderzenie czułem. Ale przyfasalił. Powiem wam, że naprawdę byłem pewien, że to jest boleń z początku. Ja nie jestem jakiś tam woblerowy, a jednak udało się skusić kolejną fajną rybkę. Ten mi się wydaje, że troszkę może być mniejszy od tamtego. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest noc. Aj, aj, aj. Ile ten ma? No, ten. No właśnie, ten ma. 46,5. Też piękna rybka. Super, waleczna ryba. Kurczę. Ekstra. Patrzcie. Płynie, zmnażaj się. Kolego mój ty. Ale super, kończę wędkowanie. Udało się złowić dwa jazie. Super zabawa. Dajcie znać, na co wy łowicie. Czy guma, czy wobler. Podajcie właśnie, jakie to są przynęty, jakie kolory wam się sprawdzają. Ja na pewno to przemyślę i też na pewno coś tam zakupię zawsze. Po waszych wpisach jakieś przynęty się pojawiają u mnie w pudełku. Człowiek ich ma pełno, ale cały czas szuka jeszcze lepszej. No niestety największy jaś się nie nagrał w ogóle, tylko tam telefonem i jakieś zdjęcie. Myślę, że miał spokojnie ponad te 50 cm. Ile to wtedy nie miałem miarki, dokładnie nie powiem wam. A dzisiaj 1,50, 1,46 i pół centymetra. Piękne ryby, silne, a do tego płotki, jakieś małe okonki co jakiś czas. Zabawa była, mam nadzieję, że u was też się coś dzieje. Ja już czekam na maj powoli, pewnie jeszcze się wybiorę tutaj na jakieś rybki i może uda coś się nagrać. A teraz pozdrawiam was i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć wam!